Wysoko w uszastych górach mieszkają tęczaki. To największe ptaki, jakie znam. Gdy chcą wzbić się w powietrze, rozpościerają swoje piękne skrzydła i biegnąc machają nimi coraz mocniej, by wreszcie wystartować. Ziu! Dlaczego pan nie poleciał? Właśnie. No właśnie. No jak to, Lulu? Buni nie potrafią latać. Potrafią to na przykład ptaki, fruwaki i latające ryby. A ja chcę być rybą. A ja ptaszkiem. Mnie się ciągle śni, że umiem latać. Nie zapominajmy o balonach. Witaj, dziadku. Cześć, cześć. Podejdźcie bliżej, moi mili. Pamiętacie, jaki dziś dzień? Dzień, dobry? No rzeczywiście, Nelu. Dzień jest dobry, ale nie o to mi chodzi. Patrzcie na mnie, może zgadniecie. Ej, to jest dzień balonika. Tak jest! Chcecie pójść na słoneczną polanę, żeby się pobawić balonami? W takim razie na dzisiaj kończymy. Jutro przeniesiemy się do świata roślin. Chcesz iść z nami? Chętnie! Spokojnie, spokojnie, poczekajcie na mnie! Buni, zapraszam do mnie. W skrzyni są piękne balony. Weźcie sobie po jednym. Patrzcie na mnie i spróbujcie je napompować. Ja mam najlepszy. Ja mam niebieski. Wszyscy już mają balony? To zaczynamy. Tu jest ustnik. Weźcie dużo powietrza w płuca i dmuchajcie. Lulu, wszystko w porządku? Przepraszam, zapomniałem was ostrzec, że balony mogą pękać. Ale się przestraszyłam. Chodź, wybierzemy nowy balon. Jaki jest twój ulubiony kolor? Dziewczynki, chodźcie do mnie z nowymi balonikami. Lulu jako pierwsza dostanie balonik z magicznym gazem. Magiczny balonik! Ja też! W środku ktoś jest? Dziękuję, Borys, ja bym nie dał rady. Zostaniesz z nami? Nie mogę. Obiecałem ciotce Dotce, że pomogę sprzątać salę balową. Miłej zabawy. Można tym kręcić? A ten guzik do czego służy? Przepraszam, ten zielony. Spokojnie, Buni. Nie dotykajcie sami machiny. Jeśli ktoś jej nie umie obsługiwać, może się zrobić niebezpiecznie. Dlatego ja to będę robił. No dobrze. To jest heliodar. Heliodar produkuje magiczny gaz zwany helem, dzięki któremu baloniki będą mogły fruwać w przestworzach jak chmurki. Spójrzcie. A teraz zawiązujemy. Proszę, Lulu. Super zabawa z balonikiem. Ojej, gdzie ja mam głowę? Miałem wziąć z domu flamastry, żebyście mogli napisać swoje imiona na balonach i puścić je do nieba. Zostańcie z panem wychowawcą, a ja zaraz je przyniosę. Tylko nie dotykajcie heliodaru. Ale dlaczego? Bo to skomplikowana maszyna, którą trzeba umieć obsługiwać. Jeśli się tego nie potrafi, można ją popsuć lub zrobić sobie krzywdę. Do mnie! Odbij do mnie! Mój balon jest za mały. Chciałbym, żeby był ze 100 razy większy. Też chcę mieć duży balon, ale boję się, że jak go za bardzo napompuję, to pęknie i wszyscy będą się ze mnie śmiać. Wiesz co? W koszu widziałem większe balony, które można mocniej napompować.
O! Ale fajnie. Fajnie. Patrz. Nie, sami nie damy rady. Trzeba skorzystać z Heliodaru. Wystarczy, że zrobimy to samo co dziadek i będziemy mieli największy balon ze wszystkich. Ale dziadek powiedział, że Heliodar mogą obsługiwać tylko dorośli. No tak, ale my już przecież jesteśmy duzi. Skoro się boisz, to sam spróbuję. Wcale się nie boję. Czekaj, pomogę ci. Jak to było? Trzeba opuścić dźwignię i wcisnąć przycisk. Zielony i czerwony. Tak. Leci magiczny gaz. No, co tak wolno? Oj, już wystarczy, bo pęknie. Jeszcze trochę. Ma być naprawdę duży. No dobra, wystarczy. O nie, uważaj! Ojej! Ale lecimy! I co teraz? To twoja wina! Nie moja, tylko nasza. A zresztą nieważne. Patrz, jak tu pięknie! Trochę sobie polatamy i zaraz wrócimy. Ojej! Ładnie, co? Zobacz, widać stąd tuszaste góry i marchewkowe jeziora. Aha. O, zobacz, zobacz, fruwaki! Jakie kolorowe! Odlecieliśmy za daleko. Pod nami stary las. Jak my wrócimy? Nie wiem. Jestem zmęczony. Spać mi się chce, jest mi zimno. Ja chcę do domu. Słuchaj, wypuśćmy z balonu trochę magicznego gazu. Dzięki temu opadniemy na ziemię. A co jeśli wypuścimy za dużo? No to wypuśćmy tylko trochę. Dobrze, postaram się trochę poluzować sznurek. Co to za hałasy? A, to wy! Nic wam się nie stało? Nie, chyba nie. Mnie tylko trochę ucho boli. Chodźcie tu do nas na dół. Gdzie wyście byli? Wszyscy was szukali. No bo to przez ten balon i tę maszynę. Bardzo się o was martwiliśmy. Na szczęście fruwaki powiedziały nam, że jesteście nad starym lasem. Ale nie spodziewaliśmy się, że to wy nas znajdziecie. Wiemy. Nie powinniśmy dotykać maszyny. W sumie to ja go namówiłem. Przepraszam. Żeby mi to było ostatni raz. Pamiętajcie. Zasady są po to, żeby ich przestrzegać. Teraz już chyba wiecie, dlaczego. Najedliście się strachu, co, chłopcy? No już dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. No chodźmy, mamy przed sobą spory kawał drogi do domu. Chłopaki, a powiecie mi, jak się lata? Pewnie. Trzeba po prostu bardzo szybko poruszać uszami. Ojej, naprawdę? Ha 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 ha